Nie, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska i pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Komisja podkreśla się 4 grudnia 2017 w składzie 30 bez uwag. Komisja wymożyła pismo z GIT-u dotyczy realizacji szaleków miejskich i Komisja Zieleni i Środowiska akceptuje propozycję realizacji szaleków ustawą przez GIT, to jest szalek kurbanów i wskazuje punkt realizacji szaleku miejskiego, to jest kurbanów w Pętach na Majowa. To jest tak, zostało przesłane pismo wysłane przez GIT do w związku z prośbami dyrekcji przedszkoli o odposażenie ogródków przedszkolnych Komisja Zieleni w dniu 26 listopada przeprowadziła wizję lokalną przedszkola nr 22, 32, 33 i 189. Spotkanie dotyczyło przeglądu obowiązujących zabawek na terenie ogródków. Prośby dyrekcji są uzasadnione, głównie dotyczą wymiany zniszczonych ławek, koszy, piaskownic. Przedszkolu nr 22 powinien być wykonany nowy projekt, tam są wizja wszystkie odmiany w 100%. Oczywiście te zadania zostały przygotowane i są przygotowane liczone na liście rachunkowej na rok 2013. To było dzisiaj o tyle. I tutaj jeszcze oczywiście w dniu 28 listopada o godzinie 13, w Sierpniu Rady Miejskiej na Stej, odbyło się drugie spotkanie w sprawie zagospodarowania obiektów podwórskich na terenie Parku Dunajskiego. Tutaj jest pana Adriana Jarka Kajewskiego o przedstawienie. Jeżeli pan przewodniczący nie będzie się bez. Oczywiście, bardzo to było tyle się w komisji. Nie, to skieruje się do sprawy. Tak. No to teraz czy do tej kwestii poruszanej w sprawozdaniu ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie? Nie. No to proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, właśnie 28 listopada było spotkanie w szerokim gremium dotyczące Parku Sztuchackiego. Protokoły z tych spotkań ma przewodniczący Komisji Infrastruktury pan Gagosz i pan przewodniczący Komisji Kultury pan Stanek i pan Adam Zady z Komisji Zieleni, więc jeżeli ktoś z Państwa się zapoznać z protokołami, to proszę po prostu sięgnąć do teczek tych komisji. Zatem chciałem przy okazji powiedzieć, że nasze działania właściwie drugiej kadencji dotyczące Parku Sztuchackiego są transparentne, więc wszystko, co żeśmy zrobili, a jaka była procedura, kolejna po prostu walki o Park Sztuchacki, są w siedzibie zarządu w teczkach, poszczególnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, czy tam po prostu mieszkańcy się czegoś dowiedzieć, to zapraszam, można z tego korzystać, bo to nie jest nic tajnego. No i powiem tylko krótko, że to spotkanie przyniosło mniej więcej takie podsumowanie, że w okresie między świątecznym i wczesna umowa między gminą Kraków a pełnomocnikiem właścicielem, czyli państwa Kraków, że miasto nadbędzie tego komuś, na który wydaje się stary dwór, czyli to będzie w okresie między świątecznym za 2 miliony złotych, a po nowym roku będzie ta ekwiwalentna zamiana działań. Tak? Tak jak na tym spotkaniu pan przewodniczący Kościude deklarował, można mówić, że regulamin, czy to już po prostu namiastki takiego już parku dupackiego powstaną gdzieś w marcu przyszłego roku. No a właściciele państwo będą pewnie otrzymają z całą pewnością około pół roku na czasu, żeby się wyprowadzić ze starego dworu, czyli połowa przyszłego roku, to będzie na przykład uwolniony stary dwór od właścicieli. Trzeba myśleć w przyszłym roku o tym, co dalej po prostu z tym zrobić. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za zaangażowanie w ten temat. Właśnie przewodniczącemu tych trzech komisji, przewodniczącemu panu Sułowskiemu, który wczoraj w telewizji Kraków też wypowiadał się na ten temat. Ponieważ proszę Państwa, to jest dopiero połowa drogi, bo to, że po prostu Park Duchacki będzie na piśmie, no to to jest aktywne, to będzie na razie papierowa sprawa, prawda? Bo trzeba zagospodarować ten teren, zagospodarować stary dwór. Także ja też bardzo bym prosił po prostu w następnych latach, żebyśmy w dalszym ciągu pracowali na tym temacie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ja może w takim razie pan daje znać pomysł, bo to faktycznie tak jest, jak powiedział Jarosław Kajdański, że ta sprawa zbliża się do, miejmy nadzieję, szczęśliwego finału i ten Park Duchacki zostanie, no nie zbudowany, ale można powiedzieć zrewitalizowany, bo przecież w przeszłości istniał.
Oraz drugi, pani dyrektor Witkowicz z Wydziału Skarbu zwróciła się do nas z prośbą o przedstawienie takiego, takiej koncepcji zagospodarowania, a zwłaszcza tego budynku starego dworu. No, tak jak państwo pamiętacie, w ubiegłym roku też odbyło się takie spotkanie w gronie tych wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w ideę stworzenia Parku Puchackiego. No i tam pewien taki konsensus został wypracowany co do tego, że ten dwór, ten budynek powinien być przeznaczony przede wszystkim pod działalność oświatową, kulturalną. Powinna być tam zlokalizowana Izba Pamięci Historii Woli Puchackiej. Jeszcze ewentualnie taka świetlica integracyjna, z której korzystaliby i seniorzy, i młodzież. I myślę, że co do tego tutaj jest konsensus i tak to trzeba przedstawiać. Ja też bardzo mocno chciałbym zabrać głos, tutaj pojawiła się taka koncepcja, żeby przenieść siedzibę Rady Dzielnicy do dworku Puchackiego. No to ja, pamiętam się jako ja, to jestem tutaj zdecydowanie przeciwny, gdyż to nie jest obiekt, w którym powinien się znajdować siedziba organu administracyjnego na tym najniższym szczeblu, ale mimo wszystko organu wchodzącego w skład szeroko rozumianej administracji samorządowej. To jest dwór, to faktycznie powinna zostać zlokalizowana działalność kulturalna, artystyczna, takie jest otoczenie. No ponadto tutaj miasto w ciągu ostatnich kilkunastu lat zainwestowało duże pieniądze, żeby ten obiekt doprowadził do takiego stanu, w jakim on obecnie się znajduje. Rada Dzielnicy, myślę, tutaj mamy bardzo dobre warunki i żadna przeprowadzka, krótko mówiąc, no nie jest potrzebna. Także ja też na tym spotkaniu to bardzo zdecydowanie powiedziałem. Tutaj też pojawia się jeszcze kolejny temat, mianowicie, bo to jest tak, to jest i dwór duchacki, ten stary dwór i park. Czyli póki co ten rejon takim, w którym są stawy, chaszcze i krzaki. I moim zdaniem myśmy powinni oddzielić tutaj jakby te dwa elementy. Dwór. Tutaj na pewno najbezpieczniej byłoby i najlepiej, gdyby jakaś jednostka miejska stała się gospodarzem samego terenu, może tego dworu i prowadziła tam taką działalność kulturalną skierowaną do naszych mieszkańców, do młodzieży. Natomiast w obecnej sytuacji jest to mało prawdopodobne ze względu na brak finansów. Prowadzili rozmowy z Domem Kultury Podgórze, ale tutaj pani dyrektor mówi jednoznacznie, że ona nie dysponuje środkami mającymi pochodzimy, dzięki którym dwór ten budynek zostanie wyremontowany. Także tutaj miasto będzie prawdopodobnie rozważać oddanie tego budynku w jakieś użyczenie, w najem, w dzierżawę jakąś podmiotowi zewnętrznemu, prywatnemu. Tutaj przynajmniej dwie organizacje pozarządowe o to się ubiegają. Ale jeżeli jakieś stowarzyszenie chce mieć tam siedzibę, no to oczywiście musi płacić czynsz. No to jest oczywiste. No tak, wszystkie fundacje i stowarzyszenia w Krakowie, które od gminy miejskiej Kraków wynajmują pomieszczenia, no to płacą czynsz. Także to jest jakby jeden element, a od tego uważam, że trzeba bardzo zdecydowanie oddzielić temat i teren parku jako takiego. I tak jak się w sobotę wypowiedziałem, uważam, że to powinien być park miejski, ogólnodostępny dla wszystkich, którego gospodarzem będzie miasto, jakaś jednostka miejska. I myślę, że my jako Rada Dzielnicy w ramach zadań powierzonych, no w tej sytuacji powinniśmy też przeznaczyć jakieś środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania. Szanowni Państwo, naprawdę bardzo proszę o spokój, to za chwilę będzie czas wolny, będziemy sobie życzenia składać, będzie można swobodnie porozmawiać, a to myślę, są dość istotne sprawy. Ale też zwracam się do Państwa o opinię w tej sprawie, zwłaszcza do Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.
no bo my tutaj musimy jakieś jednoznaczne stanowisko w tej sprawie przedstawić. No, co do budynku, to jakby konsensus jest, ale tutaj chciałbym prosić też o poparcie takiego stanowiska, że myślę, że na to mogliśmy, że to jest, tak, oczywiście, że to ma być park miejski ogólnodostępny. Ogólnodostępny, oczywiście bezpłatny, bo to też takie zwłaszcza nie tutaj. To jest tylko przypomnę. Środowisko. O właśnie, to jest środowisko nie wie. Pani Zeluszka, że oczywiście się zajmą tym terenem i mogą tam się po prostu urządzić, ale może to w sumie było ogólnodostępne. Wszyscy nie wiedzy. Natomiast oczywiście no, musi być to samofinansujące, żeby to nie było żadnych dodatki na sam koniec na utrzymanie tego projektu. No, bo serwis będzie tam problemem. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę w związku z tym.